Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tak jak widzimy, no, generalnie nikt nie kwestionuje powołania tej komisji jako nie tylko koniecznej, ale i wypełnienia dyrektywy unijnej, ale w tym wypadku też się budzi pytanie, czy jeżeli mamy komisję do spraw badania wypadków kolejowych czy wypadków lotniczych, czy nie, w następnym ruchu nie powinno być dążenie do powołania wspólnej komisji, która by zajmowała się wypadkami, katastrofami komunikacyjnymi, tak jak to jest w niektórych krajach Unii Europejskiej. I to pytanie do pana, do państwa ze strony rządowej, do pana posła sprawozdawcy, czy takie rozważania i takie zamiary jak gdyby są brane pod uwagę, żeby zrobić jeden organ, który będzie badał i kontrolował, znaczy badał przyczyny wypadków i lotniczych, kolejowych i morskich jako jedna instytucja, a nie trzy oddzielne. Dziękuję bardzo.